Mam pojęcie, co robię ze swoim życiem aktualnie. Zasłużyłam, patrzę na tą pistację. Lubiłam Marvela, naprawdę. Ja się nawet nie umiem wypowiadać już. Witaj. W końcu. Tak żałuję, że ja nie mam czasu w tygodniu, kiedy przyjść, tylko jestem teraz. To tak dużo ludzi, ile się kurwa. Że coś, to sklejka do jedzenia. Jestem bardzo głodna i bardzo chciałam zjeść. Znaczy, to mi się nie spieszy, więc akurat musiałam poczekać, bo marzył się ten obiad już od dawna. Więc jak jestem, to idę na obiad, potem idę na zakupy. Jest cholera ludzi. A to jest normalne chyba w sobotę o 15. Gdzie powodzenia i powodzenia, żebym nie wydała pieniędzy, których nie mam. Proszę 8 klopsików z frytkami. Dałoby się... Ale... Nie, dobrze. Chyba od kilku lat 8 pierwszy raz jadłem mięso i to jest... Jakby nie powinna mieć dużo, to w sumie nie próbuję ich nie mieć. Znaczy, zjadłam 3 i ogarnęłam dopiero, że coś jest nie tak, że jakby smakowały, mogły smakować tak samo, jak roślinne. Nie poczułam tego mięsa w tym. Może mało mięsa było, ale zjadłam. Ale nie, nie chcę mieć do sumienia, bo to jakby nie jest moja wina. Na zakupy. Cześć. Mniej więcej osób było na jedzeniu niż na zakupach, więc to jest ogromny plus. Ogromny. Muszę kupić sobie w ogóle taki stojak, żeby móc jakkolwiek funkcjonować i sobie sobie kawę przy łóżku, ale nie było to zaplanowane na dzisiaj. Kurczę, bardzo myślę nad tym regałem tutaj. Ale jest jakiś za niski, jakby za mały. Kurde, miałam wrażenie, że jest wyższy. No nie mierzyłam oczywiście, no miałam jak to. Kurde, nie wiem teraz. No, poszukałam sobie, ale zrobię zdjęcie, żeby wiedzieć po prostu mniej więcej, jak to jest. Chciałam też takie białe i sobie ja wzięłam dwa białe. I don't know. I tak można mieszkać. I... Ten pokój przypomniał mi odcinek Czarodziej z Waver Place, kiedy Alex miała taką scenę pełną futra. Nie wiem, czy kojarzycie, ale to było takie... Zawsze się chciało być jak Alex, która była taka cool i miała pokój z futra. Stałam nad tą, ona jest piękna, ona jest za duża. Ogromna zagwozdka, czyli wziąć dwa regały, jeden wysoki, drugi niższy. I tak stoję od 10 minut i nie wiem, co zrobić. Kurczę, niepotrzebnie weszło do TK Maxa, bo wiedziałam, że no jednak jakby miałam przed tym wejściem takie myśli, że nie, teraz bym musiała oszczędzać, bo jest ale weszłam i miałam świeczki dwie, już jesienne. Cieszę się, bo mam świeczki, ale buty. Ogólnie mamy już 22:30, ja już jestem w domu od jakiejś godziny, półtorej, w ogóle tyle rzeczy się zrobiłam. Bo byłam po buty do pracy, po zakupy takie spożywcze, masakra się dużo rzeczy zrobiłam i powiem, że byłam bardzo zmęczona, ale wzięło mnie, kurde, ale ja much, Boże, straszne. Zabrałam się za zmontowywanie tych szafek z Ikei i jedno prezentuje się tak, tadam. Całkiem okej. Okay. Jakby boję się, bo niektóre śrubki mi jakby nie pasowały, już nie weszły, nie mogłam ich... No nieważne, może nic się nie stanie. Ale mi się wydaje, że całkiem chyba dobrze to wygląda. No, zobaczycie teraz efekt końcowy tego wszystkiego. Kupiłam sobie monsterę, kupiłam sztuczce, kupiłam takie małe pierdoły. Nie wiem, jest 22:30. I chyba zmontuję jeszcze tą drugą szafkę. Chyba mam na to energię i od razu posprzątam, bym miała czyścić tutaj. Ogólnie uwielbiam składać meble. Naprawdę uwielbiam jakby śrubokrętne. No, to dla mnie takie duże puzzle. Jak puzzle nie lubię, to dla mnie składanie mebli lub rzeczy to jest
takie puzzle i uwielbiam, naprawdę uwielbiam to robić, dlatego jak byłam młodsza i miałam pokój w Białymstoku, to często miałam takie fazy na okej, dzisiaj coś zmienimy, bo nie podoba mi się jak to było. Odmierzałam, przestawiałam rzeczy, łóżka, szafy, po prostu wszystko. No miałam tak od dziecka, że potrzebowałam zmian. Teraz w tym pokoju bardzo rzadko robię zmiany, bo staram się, żeby jednak nie mam czasu, swojej siły i energii. Tutaj będzie kącik taki, jak ktoś przyjdzie, albo do czytania książek, jak ktoś będzie przychodził mnie coś nagrywać, jakąś minutkę, to może sobie usiąść. No i tu będzie moje takie mini studio, dlatego też tutaj właśnie chciałam, będzie jeszcze gramofon. Tak, ale wam pokazuję. Będzie gramofon i instrumenty będę miała. Ja chciałam być kiedyś minimalistką. Ojojoj, u mnie minimalizm by nie wyszedł. Właśnie montuję ten film, który oglądacie i mam takie w ogóle przemyślenia a propos jesieni. Bo tak naprawdę jutro jest wtorek i jest 30 stopni, co mi się bardzo nie podoba, bo miała być jesień, a nie ma jesieni, jest lato. I nie wiem, po powrocie jakoś czuję taki ogromny brak motywacji i nie wiem, czy to jest przejściowe, chwilowe, ale takiego mam doła strasznego życiowego, że o mój Boże, po co ja to wszystko robię, czy to mi się w ogóle opłaca, czy powinnam może zająć się czymś innym, nie wiem, jakiegoś takiego doła złapałam. Ale mam nadzieję, że to mi niedługo minie, bo jakoś ciężko mi się teraz motywować do pracy i on naprawdę takie, żebym chętnie oglądała telewizję przez cały czas, a nie chcę do tego wracać, do tych przyzwyczajeń żywieniowych też, po prostu to, co się dzieje, że z nudów, ale że nie mogę nic robić, bardziej zajadam ten czas, co mnie też denerwuje, bo próbuję się trochę odstawić takie niezdrowe jedzenie. I się cieszę, bo niedługo będzie jesień, mam nadzieję, i będziemy spędzać fajny jesienny czas razem wspólnie. Po prostu... O mój Boże!